okej okay, kochani, nieznajomi, nieznajome witaj nieznajomy, nieznajoma coś mnie tak ciągnie do tej Monalizy może do Italii Leonardo da Vinci ja widzę teraz człowieka mężczyznę, więc ja nie wiem jak ja mam zatytułować to dzisiaj witaj nieznajoma, to chyba nie bo ja mężczyznę widzę teraz. W takim słomko, słomian, słomkowym czy słomianym kapeluszu, jak idzie sobie dokładnie taki krajobraz italiański, taki włoski, ale nie jest to Toskania. Bardziej mi się kojarzy, o jakby takie klifowe zejście, coś takiego sycylijskiego, coś takiego. Zahaczającego o południe bardziej kraju, mężczyzna w sile wieku. Powiedziałabym w wieku tak zwanym eleganckim, ale. A dlaczegoż ty mi się tutaj, chłopie, pokazujesz? Bo ty czegoś nie widzisz, nie słyszysz. Maska wenecka tutaj jest pokazana. Energia wagi i sprawiedliwości. Ja po prostu już wiem. Czuję taką energię. Hmm, Przewagi intelektualnej nad energią duchową. Jest to taki człowiek, dokładnie tak czuję: Ty, mężczyzna jesteś zespolony z naturą, z tą przestrzenią powietrza, tlenu, z przestrzenią, no tak widzę, jakbyś dotykał kłosa ten nabrzmiałego, zbo, takie zboże nabrzmiałe tym ziarnem. Jest ta, taka Twoja równowaga, opanowanie, ale też jest coś takiego chłodnego w Twojej przestrzeni. Tu mi się kłóci to ciepło, ta energia słońca, energia gorąca z energią intelektualną, z takim głębokim przemyśleniem spraw tego świata, co oczywiście jest też i dobre, ale też nie zawsze, mm. dlatego że. Czuję, że tu jest właśnie taki rodzaj, ja czegoś nie widzę, nie dostrzegam, bo to nie jest energia zbyt tolerancyjna. Ty się grodzisz jakoś, odgradzasz się od świata, jesteś w przestrzeni światła, ale z drugiej strony jakbyś się tutaj od tego świata odgradzał, jakby on być, był przynajmniej w jakiejś części obcy, nie? Problem tu może być tego rodzaju, że, że ja w tej dwójce mieczy, ja mężczyzna, bo ja konkretnie widzę cały czas mężczyznę, więc no zatytułuję ten, ty, 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 ten film, witaj jednak nieznajomy, bo wyraźnie tę Twoją energię czuję, ale nie mam pojęcia, kim jesteś. Nie wiem, ktoś tu przyjdzie, ten chyba, który potrzebuje tego czytania, no bo zwykle tak jest. Masz taką energię właśnie... Jakbyś już z tym światem nie walczył, może ze względu na wiek też i przeżyte doświadczenia, bo tu ja widzę właśnie mężczyznę starszego, który teraz po prostu mm, zbliża się do takiego wielkiego białego kamienia na drodze, dotyka ręką. I, I to jest taki spokój, takie pogodzenie z tym światem, że ja z tym światem nie walczę. Bo ja z tym światem tak naprawdę jestem i złączony i rozłączony jednocześnie. Tak, była, był taki fajny film, znaczy jest cały czas dostępny: Kawa i papierosy, Jarmusza, gdzie ym, jeden z bohaterów mówi, Bo ja rozwiodłem się z tym światem. Czuję się tak, jakbym wziął rozwód ze światem, i właśnie pali sobie papieroska, popija kawkę. Film czarno-biały. Bo. Przywracam się jakby do takiej przestrzeni wnętrza, a nie zewnętrzna zewnętrza, nie. Ale mamy tutaj taką dokładną analizę za i przeciw, taką energię duchową też. Czyli czuję, że jesteś człowiekiem uduchowionym, z całą pewnością nie człowiekiem religijnym, bo tu nie ma miejsca na żadną religię, może i dobrze. Bo religia to tak naprawdę musi być religią serca i pewnym objawieniem. Jeżeli mi się coś objawia, ja to widzę i ja to czuję, to wtedy jest to moje. Jak tego nie ma, to tego nie będzie. Po prostu, nie? Yy, taka energia, która jest jednocześnie i zamknięta, i otwarta, bo naprawdę ona taka jest. Ale jest to takie trochę, taka, taka, takie mędrkowanie się, takie przekomarzanie się z tym światem, dlatego że wciąż tutaj jest wokół Ciebie sporo zamieszania, mimo wszystko. Może Ty tego chcesz, pobudzić się do jakiegoś zainteresowania. Choć powiedziałabym, że tu już motywacji za dużo nie ma. Już. Ona była. Ja mam takie poczucie, że ty chcesz, tak jak w tym filmie, właśnie, zasiąść do kolejnej partii szachów, wystawić te pionki i tak dalej. Tylko <gryw> musisz mieć godnego przeciwnika albo współpracownika, energię, która chciałaby z tobą współpracować. I tutaj mam takie poczucie, że niekoniecznie masz taką energię przy sobie. Mhm zobaczymy, co jest taką Twoją kartą szczęścia. Nie wiem, pytania takie zadaję, bo tak po prostu czuję. Intuicja mnie tutaj prowadzi, drogi nieznajomy. Mężczyzno, konkretnie mężczyzno, cały czas Cię widzę. Tak jakbyś był w tej mojej przestrzeni. Nie wiem, ja, ja nie, nie rozpoznaję Ciebie w ogóle. Nie, nie znam Ciebie, zdecydowanie nie znam. Widzę teraz taką twarz, rzeczywiście mężczyznę starszego, z takim lekkim zarostem. W białej takiej koszuli, takiej parcialnej, jak takiej trochę chłop z pola. Dobra, patrzmy. Twoja karta szczęścia. Akurat tu księga się zamyka, jakby jakiś jeden rozdział życia się zamknął. Energia karmy, 26, energia ryb. Odwraca się, ty nie wierzysz. Znaczy, na pewno nie jesteś tutaj wyznawcą. Chrześcijańskich wartości. To znaczy, może wartości jakoś czujesz, ale ten baranek Boży chyba ci stop... nie po drodze ci z nim. Energia karmiczna, energia, która wymaga oczyszczenia. Ty masz. Zamknięta księga, zamknięte serce. Przypuszczam, że twoje serce jest zamknięte na tę energię zmartwychwstańczą. Bo karta nam się odwracała. Więc ja mam tu takie mocne poczucie pewnej takiej w Tobie mm, antytezy, oporu, mm, braku objawień. Oczy zamknięte nie widzą, coś wyczuwasz, dokładnie nie wiesz co. My tu do końca mm, nie wiemy, kim jesteśmy, nam się wydaje. Tu są tajemnice, tu są sekrety, tu są sprawy poukrywane. Do których dostępu nie masz, ale masz kontrolę, ty chcesz kontrolować tę energię ducha. Poprzez księgę łączysz się z ezoteryką w jakiś sposób. Gdzieś tam drążysz te sprawy głęboko ukryte, natomiast jest tu zasadniczy błąd pokazany, bo jest tu błąd pokazany, że ty wchodzisz w rolę takiego prywatnego śledczego, natomiast duch charakteryzuje się tym, że po pierwsze, przyczyna istnienia ducha nie jest do końca znana, i nie możemy intelektualnie wszystkiego wytłumaczyć. Po prostu, gdy dostępujemy objawienia, to dokładnie wiemy, kim jesteśmy i gdzie się do tej pory ukrywaliśmy, w jakim cieniu, w cieniu czego, jakiej wiedzy. Jest też taka rada tutaj pokazana. Twoją kartą szczęścia tak naprawdę jest poszukiwanie wiedzy. Masz rozwijać swoje postrzeganie. Ty dużo wiesz, więc tą wiedzą masz się dzielić, uczyć ludzi dookoła siebie, ale za mało jest słuchania, nie intuicji, nie, nie, to jest takie modne i wyświechtane, słuchaj intuicji, to za mało, słuchania y, powiedziałabym y, z tej, tej energii podświadomej, która nie jest tożsama z intuicją, raczej jest ona tożsama z moją taką... Jakby to nazwać, bo widzicie, niektóre rzeczy i zjawiska nie mają odpowiednich słów i nomenklatury. To jest taki twój kod genetyczny, taka pamięć um, o swojej przeszłości, kim ja jestem. I tutaj um, trzeba się otwierać na taką podświadomość, nie to, co jest w nas ukryte. I ty dużo rzeczy zatajasz, bo tu widać, że masz swoją tajemnicę, nie pokazujesz światu wszystkiego. Um, ja myślę, że w ogóle gdzieś uciekłeś z tego świata, gdzieś tak się ukryłeś. Gdzieś na tym polu. Ja na początku nie wiem, miałam skojarzenie od razu z pracownią Leonarda, gdzieś z jakimiś włochami, z Italią, z krajami południa, może Hiszpania, gdzieś jakieś południe, gdzieś jakiś taki Europy. I ty tutaj masz rozpocząć nowy rozdział w życiu, żeby się Poczuć osobą, jakby nowonarodzoną, bo tą swoją kartą szczęścia jest takie trochę wścibianie nosa, taka wścibskość. Jestem taką osobą ciekawską, taką osobą, która stara się znaleźć mnóstwo odpowiedzi na różne pytania, na takie energie. I, I czy to jest tobie pisane? Ja bym powiedziała tak, ale to jest czas taki nieznany i niedostępny. To znaczy, że nie wszystko się dowiesz. Nie ma tu wszystkich objawień, które by skonstruowały cię na nowo jako człowieka takiego przebudzonego, bo dwójka mieczy mówi, że mnie się wydaje, że ja jestem człowiekiem przebudzony. Nie jestem. Tu jest dużo rzeczy zamkniętych, niedostępnych, nieznanych. Ale karta szczęścia też pokazuje, że. Jeszcze jakąś tajemnicę odkryjesz, tak jakbyś się zapisywał ponownie na Uniwersytet Życia. I masz tu powiedziane, że to szczęście przyniesie ci jakby ponowne otwarcie tej księgi, w ogóle otwarcie umysłu, otwarcie serca, że wszystko w życiu jest tak naprawdę możliwe. Wszystko jest tak naprawdę możliwe. Również to rozpoczęcie nowego rozdziału. I to jest energia karmiczna. Zobaczymy, co tu możesz jeszcze rozpoczynać. Runa tutaj będzie do tego pasowała, tak czuję, drogi nieznajomy. Co tutaj warto rozpoczynać w, tym, w tej przestrzeni, właśnie karmicznego, takiego dowiadywania się, czym jest największa tajemnica życia, czym jest ten baranek Boży? Najlepsze, że go nie ma w tej księdze, bo nawet jak otworzysz tę księgę, to on zobacz, on jest ponad tą księgą. On jest w przestrzeni wiary, nadziei i miłości, nie? Tego tu może brakować przy tej dwójce mieczy, bo to jest taka energi energia. Ja ciebie babo nie chcę słuchać na takiej trochę zasadzie, wiesz? Dobrze, zobaczymy. No, wieża. Jakieś. Yy, yy, poglądy, które masz teraz legną w gruzach. Teraz jesteś mam wrażenie tutaj bardzo pewny siebie. Takie niedoruszenia, że to i to wielu ludzi tak marzy, że w to, co wierzy, to, czemu hołduje, to, co ja wypatruję wokół siebie, to, czym się żywię. Owszem, mam wciąż jakieś znaki zapytania i niedosyt to jest normą pewną nigdy wszystkiego wiedzieć nie będziemy, natomiast widać, że tu leg legną w gruzach ideały pewne, które teraz wyznajesz, to, w co wierzysz w tej chwili. A każdy w coś wierzy, nawet jak nie wierzy, no to właśnie wierzy, że czegoś nie ma, albo coś jest. Bo generalnie to energia się jakby kumuluje na dwóch przestrzeniach. Wierzę, że coś jest, albo wierzę, że czegoś nie ma. Tak czy siak. A tu mamy taki afekt czarownika. Mamy taką energię, która mieszka w miejscach pięknych, ale czasem zgubnych. Odwrócona Runa mówi o takiej wierzy. O takim zamku z piasku. Generalnie to ci nawet może przynieść szczęście. Dlaczego? Bo przychodzi jakiś rodzaj objawienia. Odejmujesz tą dziesiątkę. 26, odjąć 16 jest dziesiątka. Musisz odjąć to 10. To znaczy nic nie musisz, ale ja widzę, że to i tak nastąpi. Odjęcie tej dziesiątki to jest taka energia, która przechodzi przez próg zakończenia. Yy, czyli przez próg yy, w alchemii to się nazywa sublimacją. Yy, czyli tutaj dochodzimy do. Takiej przestrzeni, w której to, co powtarzamy, to, co wyzwala agresję złość w nas, bo my się tu z czymś nie zgadzamy, a nie zgadzamy się z Isa. Bo tu nie zgadzamy się z runą Isa, czyli z energią Chrystusa, z atrybutów, z atrybutami zmartwychwstania. Pozwalamy się przez to zniewalać, dlatego że jesteśmy w takiej energii. Która czyni z nas centrum. Że my jesteśmy centrum, bo mówimy tak: serce w nas bije, jesteśmy człowiekiem, jesteśmy energią zdecydowanie pochodzenia jakiegoś takiego większego, oświeceniowego, centralnego, ale nie synchronizujemy się ani w woli czynu, ani nie synchronizujemy się w takiej energii działań dla świata. By on był. Po prostu energią taką pełną wigoru. Ty, ty jesteś człowiekiem pełnym wigoru, widzę. Natomiast tutaj nie wyznajemy jakby tego, co jest w życiu najważniejsze. Jestem miłością. To kim tak naprawdę jesteś. Dlatego no, nie wiem. W twoim mniemaniu zwycięskim wojownikiem, który ciągle wszedł do przodu który ma przestrzeń intelektualną, jasną i klarowną, który nawet dla innych mógłby być przewodnikiem tego świata. Ja myślę, że tak myślisz o sobie. Ale z drugiej strony tutaj rozbiją się Twoje plany, bo tu taki jest statek, który jest trochę takim wrakiem, takim starczym, dopływa do pewnego brzegu życia, rozbija się. Rozbijają się te plany doznajemy w pewnym momencie takiego zamętu w myślach, ponieważ wszystko się tu w życiu zmienia to tak naprawdę da Ci więcej szczęścia bo tu się dowiesz, nie wiem kiedy bo ta energia odwróconej wieży i runy sowilo ona jest rozpisana naprawdę na, na, na wiele wiele lat, w pozycji prostej to jest ledwie 6 miesięcy, w odwrocie to tutaj jest powiedziane, czas jest nieznany nie, nie, nie znamy tego czasu, więc ja nie potrafię powiedzieć kiedy ale tu jest więcej ruchu i nadziei na przemianę. Tu jest taka energia, która mówi, że wszystko, co złudne, iluzje, jakieś, te rzeczy, w których ja teraz jakoś tkwię, bo generalnie każdy w czymś tkwi, bo ma jakieś podłoże, którego się uczepił, to tu po prostu będzie taka energia, jak to się mówi, z marszczyk mimicznych. Tak się człowiek zaczyna marszczyć. Co nie musi być widoczną oznaką wieku, tylko po prostu y, marszczą się te jego ideały, rozumiesz? Widzę rzeczy zupełnie inaczej. Będziesz jakby się emocjonalnie oddzielać od samego siebie, od jakichś przywiązań, bo tu mamy olbrzymi do, dy, dy, dystans i w ogóle widzę, że też, nie chcę powiedzieć, że tak skończysz, ale to jest po prostu taka energia. Że potrzebuje bliskiego kontaktu z człowiekiem, ale coraz bardziej się od niego oddalam. Coraz bardziej i bardziej i bardziej. Co może być zarówno dobre, jak i złe. Ja tego nie będę tutaj oceniała. Na pewno jest powiedziane tak, żeby tutaj na pewne rzeczy uważać na słabość woli, na zadufanie w sobie, na chaos myślowy, żeby nie udowadniać agresją jakiegoś swojego statusu, I bo w wielu rzeczach się mylisz. Tu się dokonują wielkie odkrycia. To jest taki ten symboliczny Nobel, ale w odwrocie. Dlatego, że ja jakby tracę przekonanie o słuszności i celu tego, w co teraz wierzę. Że to się zmieni. Tu będzie olbrzymia Twoja przemiana. Czas jest nieokreślony, bo najczęściej jest tutaj coś takiego, jakby okresu życia. Czyli im dalej tym no chyba lepiej w sensie takiego rozświetlenia. Nie chcę powiedzieć oświecenia, ale na pewno zrozumienia, więc pewne podobieństwo tutaj jest. W każdym razie, tu człowiek chce być cały czas młody, chce tańczyć, chce biegać, chce być w ruchu, być w podróży, wciąż być w takim obiegu. I. I tu widać jakieś takie zamknięcie jednego etapu i otworzenie drugiego pod wpływem silnych emocji. Jakaś silna emocja tutaj przyjdzie. Zobaczymy, co spowoduje taki przełom, w którym Ty rzeczywiście wyciągniesz dłonie zupełnie do innego celu. Bo tutaj zmierzysz się z tym rzeczywiście, z tą historią Baranka Bożego, z tą Jego energią. To, co jest dla ciebie teraz nieistotnym szczegółem, bo jesteś jakby w takiej metalowej klatce, w takim jakby milczeniu i obojętności na tego baranka. Zobaczymy, co tu cię tak ukłuje. Co tu cię tak ukłuje? Bo tu widać taki piorun z jasnego nieba, jakby strzelił, nie? Rodzaj objawienia. Co tu takiego będzie? Zobaczymy, jak to się objawi. Porównałabym do takie, to do takiego progu inicjacyjnego, no ale. Dwie szóstki, jedna szóstka, razem trzy szóstki w odwrocie, no dobra. Odwrócona siódemka. Zdecydowanie objawienie jakieś przyjdzie, bo i to jakby się tak miało wydobyć, nie z ciebie. Mm. Bo tutaj jeszcze siódemka przypomina tę kosę, która jakby wycina rzeczy nieaktualne z naszego życia. Długo będziesz do tego dojrzewać, czyli, no mówię, czas jest tutaj nieodgadniony, dlatego że to trochę potrwa. Może to być nawet około 7 lat. Oczywiście ty nie będziesz cierpliwie na to czekać, bo karta nam się odwracała. Ty w ogóle tutaj nie czekasz. Ty tak bierzesz trochę życie, tak, jak leci, nie? Mam wrażenia No i okej, okay, okej. Okay. Natomiast siódemka, myślę, że to jest dosyć istotne, bo siódemka właśnie odnosi się do duchowości, do życiowej mądrości, do religii, do filozofii, no czasem do magii. Tu mamy akurat yy, zaprzeczenie poganizmu. Idziesz przez te pole, zbierasz rośliny, a tutaj właśnie doświadczenie życiowe pokazuje wzrost który przychodzi w momencie, kiedy ty sobie uświadamiasz, że jakoś czas ci przeciekał przez palce. I widać tutaj y, taką bitwę pomiędzy zgromadzonym doświadczeniem, ta moja mądrość życiowa, mój potencjał intelektualny, a z drugiej strony jednak w tym podejściu filozoficznym, bardziej intelektualnym, popełniłem jakiś błąd, bo ten baranek Boży to jest ta ciąża to, co jest tu we mnie. Ta moja duchowość. Tu jest człowiek oznani, o, ograniczony przez czas, człowiek ograniczony przez doświadczenie zewnętrzne, a to, co najważniejsze, to właśnie jest to w środku. Myślę, że tym siódemkę z trudem przepracujesz, bo tu jest trudno, i ta karta się odwracała. Czyli trzeba będzie tu taki ten swój konflikt wewnętrzny y, rozwinąć najpierw a później go rozwiązać. Ty się za bardzo na początku nie będziesz z tym identyfikować, bo ja widzę od początku, że tu nie ma głębokiej ani religijności, ani głębokiej wiary w cokolwiek, tylko raczej jest takie pojęcie ezoteryczne, intelektualne. I ja się nigdzie nie spieszę. I tak naprawdę niby się otwieram, ale się zamykam, bo mam, nie mam tego objawienia wewnętrznego i to objawienie przyjdzie. Widzę, że ono przyjdzie. Ono znajdzie do ciebie drogę i będziesz bardzo zaskoczony, będziesz bardzo zdumiony, że akurat ten nowy tomik, nazwijmy to poezji, trafił w Twoje ręce. I znajdziesz tu sporo piękna, takiej symetrii. To cię zachwyci. Powiedziałabym tak, Suma Sumarum, to, to, co cię teraz powstrzymuje, to cię później zachwyci. No. Bardzo ciekawe, bo ja nie mam pojęcia, co to będzie. Nadal tego nie wiemy. Odczytam przesłanie z przewodnika, zobaczymy, co tam się kryje. Cierpliwość, która nam się odwracała. Bo Ty jesteś takim człowiekiem raczej niecierpliwym I takim trochę buntownikiem. Czasem nie wiem, czy bez powodu, czy masz powody. Dobra, no i muszę to najpierw znaleźć. Znaleźć muszę to. Nie chcę, ale muszę. Boś mi się tu chłopie trafił teraz do odczytu. A nie wiem, kim jesteś. To się ujawni napisz tutaj pod filmem to ja to ja albo to nie ja. No tak napiszę, że to nie ja, to znaczy, że to ty. Yy, energia dobra, tu mi wyskoczyła projekcja, ale to nie jest to. To nie jest to. Aleś się tu ukrył. Dobrze. No to jeszcze sobie poszukamy. Jest za królestwo niebieskie. Arkana małe, materia, tęcza, 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 tęcza. materia, materia. Um, czyli jesteś w procesie takiego, um, tak się wyzbywasz, pozbywasz się tych. Zewnętrznych niby skarbów, cała egzystencja czeka na właściwą chwilę, nawet drzewa to wiedzą. Jest czas zrzucania liści, czas kwitnienia. W ciszy czekam na coś, co w Tobie wzrasta. Wzrasta ta świadomość, jak zawsze, bo widać, że tu jeszcze jest coś do zrobienia w ramach autentyczności i prawdziwości. Cała Twoja osobowość legnie w gruzach. No mówiłam, no. Mówiłam. Księga, sowilo i to. Cała Twoja osobowość legnie w gruzach, ale weź, weź to za dobrą monetę. Naprawdę. Bo to Ci tylko na dobre wyjdzie. Jakbyś zupełnie stał się nowym człowiekiem, czyli tak się rozsypiesz, żeby się z powrotem zebrać do kupy. By stać się na, na powrót tym płomieniem. Stanie, sta, ta, cała Twoja osobowość legnie w gruzach, staniesz się nowym człowiekiem. Ten nowy człowiek będzie wiedział, na czym polega ta ceremonia życia, z tego wynika, że tobie się teraz wydaje, że wiesz, i przyjdzie taki właśnie czas. Tylko ja nie, cały czas nie potrafię powiedzieć kiedy, ale to, to dość późno przychodzi. To rzeczywiście to przychodzi, na tak zwanej jesieni życia, kiedy wiemy, że. Pozwalamy tej wewnętrznej naturze na własne działania. Ona nie jest ani śpiąca, ani obojętna. Ta gotowość przyjdzie, ale tutaj rzeczywiście się jakby musimy posypać. Masz taki czas oczekiwania na takie własne zmartwychwstanie, na zmianę nastawienia, na zmianę, która ma na powrót. Włączyć Cię w jakąś taką jedność, jedność z tym rytmem, z całą egzystencją, ze wszystkim, nie? Czyli przyjdzie to, przyjdzie. Nierychliwie to się jakoś zbliża, trzeba tu być cierpliwym, a jednocześnie. Jaka wskazówka dla Ciebie? Czy tu ma, co ty masz tutaj do zrobienia? Oczywiście możesz posłuchać, nie musisz słuchać. No wiesz, to, to już sobie zrobisz, co zechcesz. Jaką masz tutaj radę od kart to zrobimy starota. W tych okolicznościach przemiany swojej osobowości. Widać, że to będzie przemiana karmiczna. 26. Mignęła mi też sprawiedliwość, czyli karma nierychliwa, ale sprawiedliwa. Wskazówka dla Ciebie. Co robić? Paść buław, otworzyć się na nową przestrzeń, pobudzić się bardziej tutaj do życia. Tak jak powiedziałam, ta księga się tutaj otwiera na nowe. Wciąż jesteś dzieckiem, jesteś tutaj na takiej pozycji ucznia i bardzo dobrze. Bo mistrzów w tym świecie to nie ma. Nie daj się zwieść jakimś tytułom mistrzowskim, samozwańczym mistrzom. Mistrzowie nie istnieją. Są nauczyciele, ale każdy nauczyciel jest dzieckiem. Wciąż się uczy. Jak przestaje się uczyć, to jest żaden z niego nauczyciel. Masz się na to otwierać, na taką właśnie energię. Zaproszenie do nowego przedsięwzięcia. Ruszam w drogę, bo za chwilę będą nowe, piękne widoki przede mną. <laughs> I materialne, i duchowe. Nie zamykać serca i umysłu na, na nic tak naprawdę, bo tu wszystko jest możliwe. Tu się bardzo możemy zdziwić, co zostaniemy za rogiem następnym. Stąd mówię, ta osobowość tutaj się zmienia bardzo, bardzo mocno. Tu jest jakby energia narodzenia, energia dziecka, kogoś, kto. Jest w tej poczekalni życia, ale już czuję takie podekscytowanie, już go nóżki świerzbią, bo wie, że za chwilę spotka go coś ekscytującego. Nawet tutaj w tej odwróconej wieży, Runie Sowilo. ruina może być ekscytująca, bo na niej może powstać coś zupełnie nowego. I tutaj drogi nieznajomy, masz zachętę, by być jak dziecko, które nie jest uprzedzone, po prostu. Nie jest uprzedzone. W nim nie ma uprzedzeń. Oczywiście jest jeszcze taka przestroga, żeby troszeczkę okiełznać słomiany ogień, bo on się szybko zapala, szybko gaśnie, więc niebezpieczeństwo tej drogi jest takie, że dlatego upadnę, bo za szybko zagasnę. I chodzi o to, że tu po prostu brakuje mi wytrwałości, szybko się zniechęcam i przewrażliwiony jestem na punkcie własnej osoby, więc z tym muszę cały czas tutaj walczyć. Też, też z takim pozorem szczerości, nie? A jesteś tutaj zachęcany, drogi nieznajomy, do flirtowania z życiem. Dość dosłownie. Ale nie tak wiesz, że z kwiatka na kwiatek, kwiatek takie wiesz, przelotne spotkanie, takie, takie hop, siub, za chwilę nie ma. Tylko to ma być takie bardziej dojrzałe, bardziej namiętne, bardziej ustabilizowane. A widzę tu po prostu energię strzelca bądź innych znaków ognia. Człowieka, który mimo metryki wciąż jest młody. Oczywiście bardzo inteligentny, bardzo odważny. Nie musisz być pod tego znaku, po prostu masz taką energię. I ją jak najlepiej wykorzystaj. Wykorzystaj, właśnie, żeby być zachwyconym, żeby być wciąż zdziwionym i zadziwionym, żeby otwierać się na kontakty z różnymi ludźmi, udawać się w podróże, w takie pielgrzymowanie po tym świecie. Masz podróżować, masz pielgrzymować i dojrzewać do takiej opcji wierności i lojalności, bo myślę, że to może być jakimś twoim punktem, czy piętą Achillesową, bo czasami tutaj trudno temu człowiekowi zawierzyć, bo pomimo właśnie ilości przeżytych lat, jakby jest nieobliczalny, przy nim nie ma nic pewnego, nie? Może ty lubisz kontakt właśnie z osobami młodymi, młodo wyglądającymi, z taką młodą energią, to jest powiedziane, okej. Okay, przebywaj z takimi osobami, ale też zbliżaj się na zasadzie takiej yy, yy, stałej, stabilnej, że nie na chwilę, tylko... Yy, bo nie wystarczy tylko wzbudzać sympatię, nie? Tu, tu, żeby po prostu tworzyć takie trwałe, przyjacielskie kontakty. Niewykluczone, że tutaj w czasie tej podróży i dosłownie też przemieszczania się, podróżowania poznasz jakichś ludzi, i tu może być duża różnica wieku. Tu może być partner, partnerka też młodszy, nie? Nawet na jesieni życzę, jeszcze taką tutaj masz ewentualną opcję. Myślę, że to nie tylko jedna osoba to dzisiaj ogląda. Myślę, że to może do kilku mężczyzn pasować. Bardzo byłabym ciekawa takiej właśnie zwrotnej reakcji, nie? Od Was. Dobrze, przesłanie anielskie dla Was. Choć tutaj pierwsze te odsłony pokazały, że z tymi aniołami to wy chyba tak niekoniecznie po drodze. No ale zobaczmy, co tutaj macie. No, właśnie nic nie macie. Może właśnie dlatego i niech to tak zostanie. Nie chce nam się pokazać energia anielska, dlatego że tu trzeba zrozumieć wskazówki i podziękować. Czy ja mam wyciągać dla Was kartę anielską? Słyszę, że mimo wszystko tak. Tak słyszę, próbuj dalej. No to próbuję dalej. Wyobraźnia. Wizualizują pozytywne rezultaty, by osiągnąć najwyższe dobro. Myśli to cegiełki, z których składa się życie. Od nich wszystko się zaczyna. Dodaj do nich kreatywność, a otrzymasz wyobraźnię. No to jest dokładnie była we wskazówce też. Jakbyś był takim artystą życia. Każdy zamek zaczyna swoje istnienie jako ulotna wizja, tylko właśnie ulotna, ale żeby wybudować, no to no, na, na piasku ruchomym nie wybudujesz. Yy, każdy zamek zaczyna swoje istnienie jako ulotna wizja, którą następnie urzeczywistniają architekci i budowniczowie. Anioły zachęcają cię, byś korzystał z twórczej siły wyobraźni, poszerzając swoje horyzonty. O to zdecydowanie. I odmalowując życie takim, jakim chcesz, żeby było. Kiedy doświadczasz wizji, anioły widzą czystość Twoich intencji i otwierają drzwi, by Ci pomóc. Mhm. Anielska mądrość prowadzi Cię, byś zadecydował o tym, co chcesz osiągnąć. Upewnij się, że Twoje zamiary są szczere. Tak, to jest tu bardzo ważne w Paziu Buław. Czy Twoje zamiary są szczere? Następnie wyobraź sobie urzeczywistnienie swojego marzenia i rozpocznij proces tworzenia. Tak, bo myślę, że tu trzeba właśnie też wejrzeć głębiej w siebie i zrozumieć, że to przesłanie jest przeznaczone tylko dla ciebie. To jest bardzo ważne. Więc życzę ci wszystkiego dobrego, krocz tą drogą pazia buław. Życzę ci wszelkiej obfitości i pamiętaj, jak dotrzesz do tego do celu, nie zapomnij podziękować. Pa pa.